Kuba Szymczak, witam Państwa w Lech TV. Chciałoby się powiedzieć, że to Lech TV gości dzisiaj trenera Mariusza Rumaka, ale jest troszeczkę na odwrót, bo znajdujemy się w gabinecie szkoleniowca pierwszego zespołu, a więc to bardziej Mariusz Rumak gości Lech TV. Witam trenerze. Witam serdecznie. Spróbujemy podsumować może zakończony sezon. Pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta niemal od razu, to jest srebrny medal. Sukces czy porażka? Sukces, zdecydowanie sukces, ale z nutką goryczki. Bo my będziemy zawsze mówili o tym, że chcemy walczyć o mistrzostwo. Tego mistrzostwa nie zdobyliśmy. Natomiast to 61 punktów, lepsza gra w drugiej rundzie, lepszy styl powoduje, że patrzę na to w kategoriach sukcesu i trzeba się cieszyć z wicemistrzostwa Polski. Żal trochę chyba szczególnie, że przy takim bilansie wyjazdowym, który no powiedzmy sobie szczerze, będzie ciężki do powtórzenia w najbliższych latach i to nie mówię tylko o Lechu, ale dla jakiejkolwiek innej drużyny, nawet nie w Team Mobile Ekstraklasie, ale na przestrzeni całej Europy. Widzieliśmy, że to jest bilans, który osiągnął Bayern Monachium w swoim sezonie chyba życia, Szachtar Doniec, który absolutnie zdominował Ligę Ukraińską i APL Nikozja, który tam też na Cyprze rządzi. I żal chyba najbardziej, że przy takim bilansie wyjazdowym trudnym do powtórzenia nie udało się zdobyć tego mistrzostwa. To jest chyba taka największa zadra, mam wrażenie. No tak, no przede wszystkim, jeżeli miałbym zmienić, odwrócić to, co się działo, to wolę mieć wielką pasję u siebie i stworzyć tutaj stadion nie do zdobycia i na wyjazdach mieć małe problemy niż odwrotnie. Natomiast wydaje mi się, że przy wsparciu publiczności i podtrzymaniu takiej pasji na wyjeździe, mamy szansę na dużą rzecz w przyszłym sezonie. Ci piłkarze, którzy z tygodnia na tydzień rosną, ja to widziałem w końcówce troszeczkę problemów zdrowotnych, ale my naprawdę poprawiliśmy w dużej mierze jakość grania, kulturę pracy. Także patrzymy z optymizmem w przyszłą sezon, w przyszłą rundę, w przyszłe rozgrywki. Będziemy grali na trzech polach, także zaczynamy od Ligi Europejskiej. Tu jest takie oczko w głowie, żeby zajść jak najdalej. Choć tutaj wiele zależy od szczęścia, od może źle bym powiedział, że losowania, ale tu nie chodzi o przeciwników, ale chodzi o te wyjazdy, te miejsca, w których będziemy to rozgrywali. No ale postaramy się zrobić wszystko. Już wygrywaliśmy w Kazachstanie w tamtym roku, wygrywaliśmy w Azerbejdżanie. Dlaczego w tym roku mamy nie wygrywać? Więc to jest tak najważniejszy cel, ale Ekstraklasa to jest to, co chcemy w przyszłym sezonie poprawić. Trener zawsze mówił, że przychodząc do Lecha rozpoczyna się proces budowy nowego zespołu. Jest już tutaj trener ponad 12 miesięcy, minął już ponad rok. Na jakim etapie budowy jest teraz Lech? No tak naprawdę nigdy się nie zakończy budowa zespołu. Zawsze ktoś odejdzie, zawsze ktoś przyjdzie w tym roku. Na pewno ktoś od nas odejdzie. Ale proszę mi wierzyć, zespół będzie silniejszy, bo każde odejście powoduje, że jesteśmy przygotowani na to, żeby ktoś przyszedł. Więc to wszystko jest zaplanowane, to wszystko jest przygotowane, przyjdą dobrzy zawodnicy, więc mam nadzieję, że jakość się poprawi, a przede wszystkim rywalizacja się poprawi, bo to jest ważne. My musimy mieć 20 gladiatorów do grania, każdy kto wejdzie musi na swoje barki brać grę i pokazywać, że na to zasługuje. Po reformie będzie więcej gier. Bardzo dużo grania, często będziemy grać co 3 dni, więc mam nadzieję, że ten zespół, który będzie w nowym okresie przygotowawczym, w nowym sezonie, po tych wzmocnieniach, będzie tak silny, żeby rywalizować na trzech frontach. O wzmocnieniach może później, bo na razie pomówmy o tych ludziach, którzy w Lechu już nie będą grali w przyszłym sezonie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Aleksander Wandzel nie będzie już trzecim bramkarzem Lecha, będzie w Legii Warszawa. Jak trener na to zareagował? Ale bardzo spokojnie. No, Oleg Wandzel, kończył mu się kontrakt. On mógł podjąć decyzję o przedłużeniu tego kontraktu. Chcieliśmy rozmawiać, natomiast podjął inną decyzję. Wraca do domu. Jest to młody piłkarz, 18-letni, więc bardzo spokojnie do tego podchodzę. Duża droga jeszcze przed nim. On tutaj miał dużego pecha, bo dwa razy mógł usiąść na ławce w Ekstraklasie w momencie, kiedy Jasmin Buric łapał kontuzję, a w tym momencie on też był kontuzjowany. Także ten okres współpracy ze mną to przede wszystkim kontuzję tego zawodnika. Kto będzie w takim razie trzecim bramkarzem? Frąckowiak, czy Lech będzie szukał? Nie, Lech ma bramkarzy, także tutaj najbliżej na pewno jest Karol Szymański, który zbiera bardzo dobre recenzje za postawę swoją w Jarocie, broni kolejny sezon w drugiej lidze i myślę, że to jest materiał na dobrego bramkarza. Drugie odejście niemal przesądzone, jeszcze nie ma oficjalnych informacji, ale już było widać i zmiana, i jak piłkarze traktowali, Aleksander Tonew odchodzi. No to taki zawodnik trochę chimeryczny, niektórzy narzekali, ale no w trudnych momentach był to gość, który potrafił sam odmienić losy meczu. Czy takiego zawodnika trudno będzie zastąpić? Chyba ciężko znaleźć w ogóle kogokolwiek o takich parametrach, z taką szybkością, z takim uderzeniem z obu nóg. No tak, no to jest zawodnik, którego gra może się podobać, jak jest w formie. Jest bardzo efektowny, przepraszam, w tym, co robi. No nie przekłada się może to na wielką ilość bramek czy wielką ilość asyst. Natomiast porywa serca, więc na pewno będzie nam go brakowało. Natomiast chcę zrobić kolejny krok i to jest coś normalnego. Ja uważam, że to jest najlepszy czas na odejście tego zawodnika. Już stał się gwiazdą, w cudzysłowie, naszej ligi. Ma wiele rzeczy jeszcze do poprawienia, ale jest to młody zawodnik. Nauczył się pewnego sposobu pracy
i pewnego sposobu myślenia u nas w klubie, więc mam nadzieję, że dalej z tą myślą pójdzie w świat, jeżeli pójdzie, bo tak naprawdę jest to nieprzesądzone na dzień dzisiejszy, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. I on będzie marką Lecha na innych stadionach, bo tak naprawdę ci piłkarze tu od nas odchodzą, którzy jadą w świat, jadą grać w innych ligach, mocnych ligach, to oni tak naprawdę później powodują, że o nas się mówi, że jak jadę do Europy, to a Lech to wiemy, Lech to Rudnew, Lech to Lewandowski, Lech może za chwilę to będzie Tonew i jeszcze kilku piłkarzy, Sławek, Peszko, którzy dobrze grają, od razu idą i sobie radzą. Także jeżeli odejdzie, to na pewno będę całym sercem trzymał kciuki za niego, żeby mu się powiodło. Sławek Peszko się pojawił. Czy w ogóle taka myśl gdzieś zakwitała trenerowi, żeby... zaświtała właściwie trenerowi, żeby Sławek był następcą Aleksandra Tonewa. Wiemy, jakie ma kłopoty w FC Köln, wiemy, jakie ma kłopoty w Wolverhampton. Czy była w ogóle jakaś rozważana ta kandydatura? No oczywiście, że tak, bo to nie jest tak, że zawodnik o tym takiej jakości, takim poziomie grania mogący przyjść do klubu, choć nie wiem, czy mógłby przyjść do nas, było gdzieś tam to w głowie. Natomiast wydaje mi się, że Sławek Peszko dzisiaj jest zawodnikiem, u którego będą się biły kluby na zachodzie, a nie Lech Poznań. I to chyba nie ten czas, żeby Sławek wrócił do Polski. Są ciekawsze nazwiska, rozumiem, na polskim rynku, bo wiadomo, że pozycja skrzydłowego to jest ta, w którą Lech musi zainwestować w tym okienku transferowym. Pojawiają się różne pogłoski, oczywiście wiadomo, że i tak ich teraz nie zdradzimy. Pojawiają się nazwiska Pawłowskiego i to nawet chyba dwukrotnie się pojawia to nazwisko w różnych konfiguracjach z różnym imieniem wcześniej. Jakie jeszcze pozycje? Bo chciałbym zapytać o te priorytety, to co kibiców interesuje najbardziej. Jest lewy obrońca Barry Douglas do rywalizacji z Luisem Enriquezem. Będzie na pewno skrzydłowy, bo trzeba wypełnić lukę po Tonewie. I kto jeszcze? No przyszedł Barry i wraca Manuel Arboleda, duże wzmocnienie, więc jest 7 obrońców, a potrzebujemy 8. Także brakuje nam jednego środkowego obrońcy do grania, bo chciałbym stworzyć sytuację, w której będę miał dwóch równorzędnych zawodników na każdą pozycję, takich, że wchodzą i grają. Więc brakuje nam środkowego obrońcy, żeby było 8 klasowych obrońców i dopiero przy tym może być młody obrońca, który będzie się uczył, doszkalał, a być może wejdzie. Tak samo na każdej pozycji. Teraz, jeżeli byśmy to rozpotrywali, to na pewno na lewej stronie, jeżeli założymy odejście Aleksandra Tonewa, to potrzebujemy skrzydłowego. Na lewą stronę to oznacza lewonożny, czy raczej preferuje trener prawonożnych schodzących do środka? Nie, tak naprawdę lewonożny byłby bardzo fajnym zawodnikiem, natomiast lewonożni zawodnicy są w cenie i jest ich mało. Ale należy też pamiętać, bo jedna pozycja mi uciekła, że wrócił nas Kamil Drygas, rozpocznie z nami okres przygotowawczy, ja z nim rozmawiałem. To jest zawodnik, który grając za Wiszy, w zespole, który najprawdopodobniej, zobaczymy, bo jesteśmy przed ostatnią kolejką, ale wydaje mi się, że walczy awans do Ekstraklasy, strzelił 8 bramek jako defensywny pomocnik i żadna z tych bramek nie było po stałym fragmencie, tylko wszystkie zgrania, więc na pewno ten chłopak się odbudował po tej kontuzji paskudnej, jaką miał. Ograł się, otrzaskał w piłce seniorskiej, zobaczymy, być może będzie fajna rywalizacja w środku pola. Ofensywni pomocnicy, odszedł Rejs, który był taką alternatywą dla Hamalainena, teraz chyba Linetti będzie tym ewentualnie zawodnikiem pierwszym do walki z Hamalainenem, albo na równi właściwie będą walczyć o pozycję dziesiątki, bo rozumiem, że na tą pozycję Linetti będzie widziany raczej ze skrzydłem w konieczności. Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że na pozycji dziesiątki mamy dwóch fajnych piłkarzy. Jeden to jest doświadczony reprezentant swojego kraju, czyli Kaspar Hamalainen, ale Karol mnie odpuszcza i mam nadzieję, że tak jak moim zdaniem szykuje się fenomenalna walka o pozycję prawego obrońcy, gdzie Tomek Kędziora pokazał, że nie odpuszcza. Tak samo się będzie działo na pozycji dziesiątki. A ja nie zwracam uwagi na to, czy zawodnik jest stary, młody, tylko czy potrafi dać jakoś zespołowi wartość dodaną, więc będzie bardzo trudno niektórym zawodnikom rywalizować z tymi młodymi, bo oni bardzo mocno pracują. No to jesteśmy przy Kędziorze i jesteśmy przy Karolu Linettym. To jest ta dwójka, która w tym sezonie zapukała mocniej do drzwi pierwszego zespołu seniorskiego, młodzi piłkarze. Trener wcześniej już wielokrotnie mówił, że właśnie chciał mieć by tak dwóch piłkarzy co sezon dołączało do pierwszej drużyny. Kto następny? Dariusz Formela i? No jest Darek Formela i jest jeszcze jeden zawodnik. Jeszcze nie będę mówił nazwiska, bo jestem przed rozmową z nim, także to jeszcze nie czas na to nazwisko. Natomiast wkrótce się okaże i na pewno będzie to napisane, który to jest z piłkarzy. Dojdzie, w okres przygotowawczy wejdzie, także spokojnie do tego podchodźmy. Natomiast widzę dużą jakość u tego młodego człowieka z Akademii i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to gwiazda Lecha i zadebiutuje, ale młodzi zawodnicy muszą być bardzo cierpliwi w pracy. Darek Formela pracował bardzo ciężko całe pół roku i naprawdę z tygodnia na tydzień coraz lepiej to wyglądało, więc mam nadzieję, że po okresie przygotowawczym troszeczkę pogra gier kontrolnych i pokaże, że stać go na wiele. A ten zawodnik, który do nas przyjdzie, wpisze się w tą naszą filozofię. I właśnie to są takie dwa nazwiska, które w przyszłym roku może pokażemy w Ekstraklasie. Wielu kibiców interesowało się, dlaczego Darek Formela nie dostał szansy w tych ostatnich meczach, kiedy Lech właściwie już po porażce praktycznie w Warszawie grał o nic, grał o drugie miejsce, wygrał o honor.
nie dostał szansy, żeby pokazać się kibicom. Dlaczego była taka decyzja? Skąd ta decyzja trenera? No niestety mógł zagrać w meczu zarówno ze Śląskiem, jak i w meczu ostatnim z Koroną. Natomiast to jest taki zbieg okoliczności, niefortunny zbieg terminu, w którym reprezentacja U19, przygotowująca się do turnieju eliminacji Mistrzostw Europy, miała swoje zgrupowanie. I tutaj pomimo moich silnych zabiegów niestety Darek musiał jechać na to. Mówię niestety dla niego, bo my sobie poradziliśmy jako Lech Poznań i zremisowaliśmy ze Śląskiem, tracąc paskudną bramkę na koniec. I wygraliśmy pewnie z Koroną. I myślę, że w tych meczach Darek mógł zagrać, przynajmniej trochę. Natomiast widać, życie ułożyło się tak, że walczy o miejsce w tym zespole reprezentacyjnym. Będzie bronił barw naszego kraju. Jest w tej grupie ścisłej, która została podana w niedzielę, która będzie grała w tym turnieju, więc musi poczekać. Czy Tonew to jest jedyny zawodnik, który raczej opuści, na 99% opuści szeregi Lecha Poznań? Z tych zawodników mówię o pierwszym zespole, nie mówię o tych zawodnikach wypożyczonych, czy grających gdzieś tam w rezerwach. No zdecydowanie nie. Tutaj na pewno wielka strata dla nas i dla szatni, i dla poznaniaków. To są zakończenie kariery przez Piotrka i przez Iwana. To są postaci dla mnie fenomenalne, jako piłkarze, profesjonaliści, jako ludzie. W związku z czym ja bardzo się cieszę, że zarówno jeden, jak i drugi, bo cały czas namawiałem ich na to i rozmawialiśmy o tym, że zostają w klubie i będą dalej służyć swoją pomocą na każdym poziomie. Ja nie wykluczam, że będą współpracowali ze mną. Nie wiem jeszcze w jakim charakterze, ale bardzo bym chciał, bo oni dużo serca wkładają w to, co robią. Jako piłkarze to robili i jestem przekonany o tym, że na każdej funkcji, jaka zostanie im powierzona, dalej będą robili to tak samo. Obawia się pan o losy szatni bez dwóch tak charyzmatycznych postaci? Nie, ani przez moment. Mam z fantastycznych piłkarzy, którzy piastowali chociażby funkcję kapitana, czyli Rafał Murawski, Krzysiek Kotorowski i Hubert Wąkiewicz. Tak naprawdę jest to grupa fajnych, starszych piłkarzy, która wie, na czym polega piłka nożna. Jest Manuel Boleda, który już nie jednego pieca jadł chleb. Jest Łukasz Trałka, który w wielu klubach grał i wiele rzeczy widział. Także mam tutaj takich fajnych, doświadczonych piłkarzy i ta szatnia prowadzi się sama. A jak trener zapatruje się na tą krótką przerwę? 2 tygodnie, powrót, po tygodniu już gry kontrolne, no i w sumie tylko 4. Dużo, mało? Nie, no dobrze. Tak naprawdę musimy troszeczkę odpocząć. Mówię o piłkarzach. Dostaną każdy z nich 10 dni wolnego. Niestety będą się zjeżdżali różnie, bo część rozpocznie przygotowania 17, część przyjedzie 19, a część dopiero 22. Jest to uzależnione od występu w reprezentacjach. Natomiast od tego niedzieli 22 już jesteśmy wszyscy, gramy gry kontrolne. Tak naprawdę w poprzednim sezonie mieliśmy 2-tygodniowy okres przygotowawczy i graliśmy Ligę Europy od 5 lipca i sił nam starczyło do połowy grudnia i nie było problemu z przygotowaniem fizycznym, a często to my dominowaliśmy na boisku. Więc jeżeli piłkarze się dobrze prowadzą, profesjonalnie się prowadzą, to ta krótka przerwa nie spowoduje utraty ich formy. Wejdziemy, przygotujemy się te 3 tygodnie, piłkarze nowi dołączą, spróbujemy je wkomponować, zrobimy kolejne kroki w budowaniu naszego sposobu grania. Sprawdzimy to w 4 sparingach i zagramy Ligę Europejską. Dawno się nie zdarzyło, że Lech latem nie jechał na obóz zagraniczny, ale okazało się, że chyba nie jest to potrzebne, bo rywale, którzy zjeżdżają się do Polski w ośrodkach w Grodzisku, w Opalenicy czy we Wronkach są na tyle atrakcyjni, że chyba już nie trzeba szukać rywali za granicą. Nie, no moja decyzja była zdecydowanie taka, że zostajemy w Polsce. To też taka nasza gospodarność poznańska, tak powiem, bo rozmawiałem w ten sposób z prezesem, że okej, zostaniemy w Polsce, ale zimą wyjedziemy 2 razy za granicę, bo nawet jeżeli grzejemy boisko we Wronkach, to my w tym roku trenowaliśmy w Wronkach i było boisko grzane, było miękkie, ale było na zewnątrz minus 12, minus 14. To już nie były dobre warunki do pracy, w związku z czym zostajemy w Polsce, mamy fantastyczne ośrodki, zostaniemy w Opalenicy. No przecież będziemy grali z 2 zespołami uczestnikami fazy grupowej Ligi Mistrzów, będziemy grali z zespołem występującym w Lidze Europejskiej, będziemy grali z Wisłą Kraków, uznaną marką, więc tutaj nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Natomiast chciałbym, żebyśmy zimą przygotowywali się poza granicami naszego kraju, tam gdzie możemy w komfortowych warunkach przygotować się, atmosferycznych, przygotować się do rywalizacji. Więc tak jak pan powiedział, no już nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby się dobrze przygotować do sezonu. Zimą to jeszcze pociągnijmy ten temat. 2 wyjazdy. Czy nadal Lech preferuje kierunek hiszpański, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Za wcześnie. Natomiast na pewno któryś z tych krajów śródziemnomorskich, bo tam jest najcieplej. Nam bardzo dobrze pracowało się w Hiszpanii, bo mamy bardzo dobrych sparring partnerów, jest wszystko dobrze zorganizowane, są dobre boiska. Ale nie wykluczam, że czy będzie to Turcja, czy będzie to Cypr. Tak naprawdę warunki atmosferyczne są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy sprawdzili boiska,
bo jedziemy tam do pracy, a nie wypoczywać, i to, żeby cały czas z nieba nie padał deszcz, bo tam śniegu nie będzie, ale może być deszcz, no to wtedy też te warunki do pracy będą inne. Wiadomo, że pierwsze zgrupowanie to jest bardziej o charakterze takim przygotowania fizycznego, pomimo tego, że my to robimy w połączeniu zawsze z piłkami i sposobu i planowania sposobu gry. Więc tutaj te warunki pogodowe aż do końca nie będą miały takiego znaczenia, natomiast ten drugi obóz, który będziemy organizowali, no przede wszystkim będzie mi zależał tutaj na grach kontrolnych, będzie to miejsce, gdzie będą dobre markowe zespoły. To na koniec jeszcze. Cele Lecha w lidze znamy na nowy sezon, bo jest to oczywiście tytuł mistrzowski. Jakie są cele odnośnie Ligi Europy? Faza grupowa to jest minimum? Cel jest taki, dojść jak najdalej. Ja nie chcę mówić o celach minimum, bo nie jesteśmy minimalistami. My chcieliśmy zdobyć więcej niż 60 punktów, zdobyliśmy więcej niż 60 punktów, a nie starczyło na Mistrzostwo Polski, więc nie chcę mówić o tym, czy będzie to faza grupowa, bo co zrobimy, jak wejdziemy, co nie spoczniemy na laurach, będziemy dalej się bili. My chcemy kolejne mecze wygrywać, kolejne szczeble przechodzić. Marzy mi się to, żeby tu przyjechały dobre firmy, żebyśmy pokazali dobrą piłkę na ich tle, żebyśmy punktowali, żeby poznaniacy się cieszyli. No chcemy grać jak najdłużej. Myślę, że jeżeli uda nam się dojść do tej fazy, w której Lech rywalizował z Udinese czy z Bragą, to będzie już duży sukces, no ale do tego trzeba wiele pracy, wiele zapału, wiele jakości, troszeczkę szczęścia, ale mam nadzieję, że się uda. Tego życzę trenerowi zadowolonemu ze srebrnego medalu, ale z lekkim niedosytem. Gościem Lech TV, a właściwie to Lech TV dzisiaj gościło w gabinecie trenera Mariusza Rumaka.